Siemanko, z tej strony Doman. A co, dzień dobry. Zapraszamy na test kolejnego głośnika POS, który wpadł mi w oko, gdy przemierzałem zakamarki Carrefoura. Tym razem jest to POS PS Party 20, czyli głośnik troszkę większy, zdecydowanie większy niż ten pierwszy i bardziej imprezowy. Nie pokazujemy wam przez wszystkie ujęcia opakowania, ale może jak będziecie się po Carrefourze przechadzać, to przynajmniej pokażemy pudełko, żebyście wiedzieli, na co zwracać uwagę, jeśli ten głośnik wam się spodoba. Jak się nie spodoba, no to wiadomo, że nie będzie was interesować to ujęcie. Całkiem spory gabaryt, jeżeli chodzi o pudełko, no bo i głośnik nie jest mały. Wizualizacja, jest informacja o specyfikacji, mamy nawet pokazany i przód, i tył głośnika, żeby sobie móc wszystko tutaj gdzieś tam obczaić. Wyczyściłem go, bo przykurzony był, widać, że ten post... Takie estetyczne pudełko. Estetyczne, tak, widać, że ten post dłużej stał. Ale przewozowy tam jest na stałe. Widzisz? Gdzie? Jest częścią pudełka. Faktycznie. A to są wymiary? Ale to chyba wymiary pudełka są. Wymiary pudełka. Tak. No taki, taki już... A nie, on nie jest naklejony, jest na stałe. Nie, naklejony jest tylko numer. Tak, dobra, ale... O, nawet są tutaj wymiary głośnika, to od razu powiedzmy. Wysokość 272,5 mm. Szerokość 245 mm i grubość 232,6 mm. Prawie nic nie waży. No prawie nic nie waży, no. Ładnie nam to post tutaj rozrysował. Wszystko można sobie od razu rozkminić, ale odkładam już to pudełko. I powiedzmy jeszcze słów kilka na temat zestawów. Tutaj mamy głośniczek, który widzicie, jest też kabel micro USB 2.0, więc widać, że to już jest troszkę starszy głośnik. Oraz instrukcja obsługi wraz ze specyfikacją. No pięknie nie pachnie, no to trzeba podkreślić zdecydowanie. Trochę przypomina Sharpa, którego testowaliśmy jakiś czas temu. No wiedziałem, że przypomina mi jakiś głośnik. Tak, mieliśmy takiego Sharpika, ale ten Sharpik już go nie ma. Adson przysłuchał się przed chwilą bardzo dokładnie i okazuje się, że trochę ten głośnik szumi, jak mamy przez Bluetooth sparowane. No tak, jak wsadzisz mikroporta, to ten, ale wiesz, no, większość czasu raczej nie będzie się siedziało przy samym głośniku, wtedy tak naprawdę ten szum słychać. To jest bardzo budżetowa propozycja, jak na taki gabaryt, o czym zaraz dokładnie powiemy. W kwestii wykonania wygląda bardzo ładnie. Nie można się za bardzo do niczego przyczepić, wiadomo, że... My wiemy, ile kosztuje, patrząc przez pryzmat tej ceny. Nie będę się czepiał tu tego, że jest niedoszlifowany do końca plastik, czy nie do końca idealnie spasowany, ale mimo wszystko muszę powiedzieć, że reszta jest jak najbardziej ok. Nawet wypada lepiej, aniżeli niektóre droższe propozycje. Tak, i ta czerwona rączka się ładnie tutaj komponuje z resztą. Mamy miejsce na smartfon. Dlaczego się to miejsce może przydać, to zaraz wam dokładnie powiemy. No lekki jest, ale ładne są też tutaj. Kurde, wszystko głupie. Albo ją dziabną packą teraz. Dobra, nieważne, będzie latać. Ładnie są tutaj jakieś pomyślane różne rzeczy i mamy też sporo rzeczy przemyślanych ogólnie, co trzeba podkreślić, bo mamy podświetlenie po pierwsze, trzy różne tryby, albo podświetlenie można też wyłączyć całkowicie, jak wam będzie przeszkadzało. Wiadomo, no podświetlenie jest, no to i słabiej z baterią będzie wtedy, w sensie szybciej będzie się ta energia tutaj kończyć. Na froncie od razu, jak tak zerkniemy, to zobaczymy, że mamy tutaj jeden duży przetwornik, no i wokół niego właśnie te LEDziki. Nie zgrywają się z muzyką LEDy, ale no... Już są, tak? Więc podświetlonko jest, metalowa maskownica, lewa, prawa strona, tutaj nic konkretnego nie ma poza tymi wyżłobieniami. Na górze mamy miejsce na smartfon, mamy rączkę, no i na dole jeszcze mamy też tutaj do statywu wgłębienie. I dwie nóżki, możemy sobie na jakąś estradówkę prawdziwą z tego zrobić, chociaż wiadomo, że jakoś nie będzie taka, żeby jakieś estrady tutaj podbijać z tym głośnikiem. Dzieje się dużo z tyłu, słuchajcie, bo tu mamy przede wszystkim, i dlatego może się przydać miejsce na smartfon, gniazdo mikrofonowe. Można podpiąć mikrofon. No niestety w zestawie mikrofonu nie mamy aktualnie też żadnego mikrofonu, nie mamy tutaj takiego, który mógłby, chociaż już chyba mieliśmy tonsilowy, czy to był bezprzewodowy? Bezprzewodowy. No właśnie, więc nie mamy żadnego przewodowego, ale no już do karaoke, jak się jakiś nawet tani, plastikowy, zwykły mikrofon kupi, to powinno być ok. Mamy aux in, więc można przewodowo, mamy USB, można z USB-ka sobie też odtwarzać utwory, mamy ten przycisk do zmiany trybu LED-owego, mamy play, pauzę i zmianę utworów. Mamy dwa pokrętła, jedno pokrętło będzie nam służyło za podbicie głośności mikrofonu,
Drugie będzie służyło za podbicie głośności głośnika. I też jak na maksa damy w lewo, no to wtedy głośnik się wyłącza. Jest dioda, która nas informuje o tym, czy jest sparowany. No i USB, micro USB 2.0 do ładowania. Też to jest całkiem schludnie tutaj zrobione. Nie ma absolutnie na co narzekać. Taka właśnie, jak wcześniej wspominałeś, identycznie to wygląda jak w tych kolumnach takich estradowych. Tak, tak. Gdzie jest nagłośnienie właśnie. To jeszcze tylko szybko powiem, moc wyjściowa 2 razy 10 W, czyli łącznie 20, tam gdzieś 200 się pojawiło w PMPO na pudełku, ale to wiadomo, że z przymrużeniem oka na takie rzeczy trzeba patrzeć. Bateria 2200 mAh, ładuje się około 3,5 godziny, pracuje 6-6,5, w zależności od głośności, w zależności od tego, czy z podświetlenia korzystamy, czy nie. No mamy oczywiście tutaj Bluetooth 5.0, co ciekawe. No i to tyle, bo nie podaje nam, no nie chcę mi się już teraz mierzyć cali, ale spory jest ten przetwornik, natomiast się nie chwali tutaj za bardzo. Powiedzieć o maksymalnej głośności. No to ty możesz powiedzieć, bo tam zerkałeś. 100 decybeli, jest głośny, jest naprawdę głośny, ale nie było to do końca przyjemne. No tak, na maksa jak siedzimy blisko głośnika i się wybijają wysokie tony w tym naszym utworze do pomiaru głośności, no to faktycznie jakoś ultra przyjemnie nie jest. O, nawet nam podaje, to jeszcze szybko wrócę. Waga netto, głośnik z akcesoriami bez akumulatora 1,70 kg. Waga netto, głośnik z akcesoriami i baterią 1,75 kg. Ciekawie to tutaj. Nie wiem, jak się to weźmie w rękę, to nie wiem, czy to jest 1,7 kg, ale może być. Może być. No, tak, być. Tak się może rozkładać ten ciężar, nie? Szukam, czy ale nie widzę nic o przetworniku. Co tam żeś złapał? O tak, teraz profesjonalna waga wjeżdża. Ręczna. Profesjonalna waga ręczna. Zależy, która ręka jest silniejsza, nie? Czekaj, no tak. Która częściej pracuje. No właśnie, to może być, wiesz, może być niestety... Patrzę, czy coś ciekawego tutaj jest. Nie ma nic ciekawego. A, jeszcze jest jedna informacja, możemy sobie dwa sparować w tym USA. Wtedy mamy stereo takie imprezowe. Ja mam taki kawał. Dajesz, właśnie czekamy jakiegoś słucharka w dobry głos. Czekaj na słucharka, no to okej. Okay. Wiesz dlaczego po ślubie wnosi się małżonkę do domu? A widziałeś kiedyś, żeby sprzęt AGD sam wchodził do domu? W sumie nie. Trawy trochę zostało po poprzednim teście. No tak. Otrząsam się jeszcze po twoim sucharze, ale już jest... Miałem jakiegoś opowiedzieć, ale zapomniałem go w ogóle. A nawet śmieszny był, tak mi się wydaje, że był śmieszny. Może kiedyś mi się przypomni. A to już się widać pewnie w kadrze drugim. No to już nie ma. A jak się już otrząsam, no to też potrząsam telefonem i puszczam utwory. No trochę posłuchamy, ocenimy i też będziecie mogli dzięki temu się wypowiedzieć, co wy słyszycie. Zaczniemy od... Vamos a la oscuridad. Widać go? Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Zrobię na piosenkę muzyczną. Zmienimy troszkę. Dodajmy tylko, że z racji, że jest głośny, no to teraz no tak. 1/4 głośności mniej więcej. Nie, głośno. Thank you.
O, jeszcze rokowo. All I ever wanted was you, but you left me alone inside these empty broken walls. And I can't see it clearly, but it's obvious I know. Hip-hopu na koniec. I think you only love me cause I'm popping. This a layup, this a rebound, and it's driving. Tasting with the fate, not the air, my hands rocking. When I link with ballpoint, you know it's knock, I'm not the same. Thinking money made me change, nothing else to blame. Bougie step up in my way, singing Gucci Gang. Myślę, że wystarczy. Możesz go, panie Adsonie, ustawić do widzów, żeby sobie mogli zobaczyć, jak podświetlonko pracuje. Mamy taki trybik. Teraz, panie Danielu, przeskakiwałem. Co się teraz wydarzyło? Gasło. A teraz? Teraz pulsuje sobie powolutku. Niech sobie pulsuje powolutku. Co sądzisz, panie Adsonie, o tym głośniku? Tak jak żeśmy rozmawiali wcześniej, no... Kurczę, możemy od razu powiedzieć o jego cenie. 120 zł, więc nie będziemy wymagać nie wiadomo czego, żadnych wodotrysków. Jest przytłumiony, oczywiście środek i góra jest przewagą tego głośnika. Brakuje trochę takich bardziej wyrazistych, niskich tonów. No i kurczę, ja mam wrażenie, że teraz był akurat trochę za blisko i za głośno. Tak, to czekaj, zrobimy takie wtrącenie. Teraz jeszcze jedno ujęcie szybkie. Przenosimy się na dwór, ja tam posłucham. Puszczę takie krótkie ujęcie. To jeszcze to szybkie ujęcie na otwartej przestrzeni. Odstawiam głośnik, zobaczcie, jak sobie radzi, gdy się troszkę od niego odsuniemy. Mniej więcej 3 metry. Przepraszam. Na dworzu jakby zyskał trochę niskich tonów, bas bardziej jest słyszalny. No wiadomo, że nie jest to najczystszy dźwięk, bo i też tak przysunę się do pana Adsona. Co na ten temat, panie Adsonie, sądzisz? Co na ten temat? No chyba nic lepiej nie dodam niż twój cytat, jak wychodziłeś z domu. A co powiedziałem wtedy? Że to takie prawdziwe, Head is Underwater. Takie prawdziwe. No przytłumiony dalej jest, ale nie zmienia to faktu, że jak się go gdzieś postawi, to jest głośny i słychać go po prostu. No można sobie tak z niego skorzystać. To prawda, 120 zł do zabawy na podwórku. Nawet nie będzie szkoda, jak się uszkodzi. Tak jest. I wracamy do studia. Okay. Posłuchaliśmy też z większej odległości. Tak, to prawda. I wtedy sprawiło wrażenie, tak jakbyśmy pojechali na taką imprezę do remizy i wyszli z budynku, stanęli przed budynkiem i mniej więcej to jest takie odczucie, jakbyśmy słuchali tego głośnika z dalszej odległości. Taki jakby ten dźwięk docierał do nas poprzez jakąś ścianę. Troszkę jest przytłumiony, to się z tobą zgodzę, że jest takie odczucie, ale warto dodać, że, bo się zgadzam z tobą, że niskich tonów tutaj za bardzo nie ma, taki pudełkowy basik sobie przytyka, ale średnie i wysokie są takie, że one nie doskwierają nam. Jak siedzimy blisko, robiliśmy pomiar, no to faktycznie trochę było, ale jak sobie gdzieś go postawimy parę metrów do od
nas, damy nawet na maksa, to w muzyce klubowej nie ma piardów, trzasków. On generalnie, poza tym szumem na cichym, od Bluetootha, tak, ewidentnie, trzeszczał, nie można nic tak innego zarzucić. No mówię, no to nie jest dźwięk dla wymagających. Lepiej sobie radził z basem, aniżeli hała Powerbrick 2.0 na maksymalnej głośności, tak, bo tam były trzaski ewidentne, a tu jest naprawdę okej. Tu tego nie ma. No tu trzeba powiedzieć, że naprawdę na maksymalnej głośności daje radę, nic się nie dzieje z nim złego. No to też dlatego, że dużo basu nie ma, to on nie trzeszczy, nie pierdzi dzięki temu. Da się z niego korzystać. To nie jest tak, że on jest jakiś do dyskwalifikacji całkowitej, ale no trzeba się nastawić na to, że to nie będzie jakaś krystalicznie czysta jakość, że będzie dźwięk właśnie przytłumiony taki, ale no w cenie 120 zł, z tymi możliwościami zwłaszcza, nie? Bo trzeba na to spojrzeć, że możemy sobie podpiąć mikrofon, możemy z różnych źródeł odtwarzać, mamy to podświetlonko. No myślę, że jak ktoś chce mało wydać i mieć na jakieś takie właśnie wakacyjne jakieś grillowanka, żeby gdzieś tam coś sobie plumkało w tle, to czemu nie? Ja patrząc przez pryzmat jego gabarytów i wagi, ja myślałem, że nie da rady nawet będzie na, jeszcze tyle, gorzej. Na tyle grać. Tak. A jest naprawdę pozytywne zaskoczenie w cenie 120 zł. Tak, za 120 zł taki głośnik. Jeżeli nie jesteście wymagający, po prostu czegoś szukacie, może chcecie dla dziecka, żeby jakiś tam głośnik miał do zabawy, stary, czy na budowę jakiś, to no, znajdą się zastosowania, tylko mówię, no trzeba pamiętać o tym, że brzmienie trochę pozostawia do życzenia, ale nie jest tragicznie. POS PS Party 20, całkiem ciekawa propozycja z Carrefoura. Naprawdę całkiem ciekawa propozycja. Nie pozostawił jakiegoś z zawodu strasznego. Tak. Te marketowe głośniki. Nawet miłe zaskoczenie. Miłe zaskoczenie, tak. Jak na możliwości jego patrząc tutaj. Z wami Doman. A co? Dzięki i do zobaczenia. Dajcie znać, co o tym głośniku myślicie. Może macie, bo trochę w Carrefourze stało, jak byłem. Trochę się kurzyło kartonów w tym głośniku. No, ten był tak okurzony, że... Najmniej był okurzony. Żeś tyle roztoczy przyniósł z tym kurzem do domu, że... Trochę tam zdmuchnąłem, ale to...